Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na zakończeniu kolejnego etapu modernizacji budynku Akademii WSB Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie. Szczególnie miło widzam władze samorządowe w osobach Pana Starosty Powiatu Cieszyńskiego, Pana Mieczysława Szczurka oraz Pani Gabrieli Staszkiewicz, Burmistrza Miasta Cieszyn. A szczególnie miło witam z tego powodu, że kiedy zaczynaliśmy naszą działalność w tym budynku, rektor Akademii WSB, Pani Profesor Zdzisława Dacko-Pikiewicz poczyniła pewne zobowiązania wobec władz samorządowych związane z tym budynkiem. Udało nam się po długich latach zabiegów uruchomić i wybudować w budynku, który jest zabytkowy, ale który jest nasz w Cieszynie na Frysztackiej 44 zewnętrzną windę. To jest element większej inwestycji, bo dostosowanie do osób z niepełnosprawnościami naszego budynku to także podjazdy, to różne inne dostosowania. Natomiast to jest taki najbardziej widoczny element, który no, w sumie na który długo czekaliśmy, udało się nam osiągnąć dzięki też wsparciu ministerstwa, za co dziękujemy za dofinansowanie tej inwestycji. Ta część inwestycji, czyli dostosowanie do osób z niepełnosprawnościami, ta inwestycja rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku. Teraz studenci rozpoczynają nowy rok akademicki. Mamy już to gotowe. Winda jest już na chodzie, więc będzie można od dzisiaj z niej korzystać. Kosztowało to blisko 2 miliony złotych. Oczywiście są to część środków, które pozyskaliśmy na to, aby taki sprzęt w Cieszynie wybudować, natomiast to sporo spośród tych środków to także środki własne uczelni. Z windy może korzystać maksymalnie 6 osób jednocześnie, natomiast dla nas najważniejsze jest to, że w tej chwili każda osoba, która ma dowolną niepełnosprawność ruchową, może dostać się do każdego pomieszczenia w tym budynku. To był budynek i jest nadal objęty ochroną konserwatorską, a w związku z tym wszelkie dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami, kiedy ten budynek był budowany, no nie były brane pod uwagę. W związku z tym w tej chwili udało nam się kolejny, myślę, że piękny już w tej chwili budynek w Cieszynie doprowadzić do pełnej użyteczności, w pełnej dostępności. Jest bardzo ważne, bo takich studentów z niepełnosprawnościami ruchowymi mamy, no i mieli do tej pory problemy. Korzystaliśmy z różnego rodzaju schodołazów, które nie spełniają swojej funkcji najlepiej, natomiast winda to już jest inna jakość. Budowaliśmy także miejsca postojowe dla studentów, specjalne, wydzielone. Jest podjazd. W każdym pomieszczeniu przygotowaliśmy miejsce, gdzie osoby poruszające się na wózkach będą mogły swobodnie uczestniczyć w zajęciach. To są wszystkie takie drobne rzeczy, ale sumarycznie, gdy to zbierzemy, to pokazuje troskę uczelni o osoby z niepełnosprawnościami. My korzystaliśmy z dofinansowania, napisaliśmy projekt do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w ramach tego projektu taką inwestycję udało się zrealizować. Z PFRON-u korzystamy z różnych innych dofinansowań, ale akurat w tym przypadku nie.